arn.eu. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. I got the phone. I love it. I'm so excited. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. W 2007 roku firma Apple wypuściła do sprzedaży swój pierwszy telefon komórkowy. iPhone nie był pierwszym smartfonem. Nie był też najpotężniejszym urządzeniem mobilnym świata. Nie był nawet pierwszą próbą połączenia telefonu ze sprzętem do grania. Ale gdy w lipcu 2008 roku w aktualizacji iPhone OS 2 pojawiła się ikonka App Store, umożliwiająca pobieranie na niego aplikacji ze scentralizowanego sklepu, coś się zmieniło. Może był to po prostu odpowiedni moment wraz z popularyzacją sieci Wi-Fi i szybkiej łączności komórkowej. Może marketing Apple'a. A może iPhone rzeczywiście był tak rewolucyjny, jak uważają miłośnicy tej marki? Nie mnie to oceniać. Natomiast faktem jest, że świat smartfonów już nigdy nie był taki sam, a dostęp do danych z dowolnego miejsca na planecie powoli zaczął stawać się rzeczywistością. Cokolwiek robisz, zabieraj wszędzie ze sobą świat pełen wspaniałych przygód. Na zmiany na rynku rozrywkowym z napięciem zaczęli spoglądać przede wszystkim producenci konsol przenośnych. Nie jeden głośny nagłówek wieszczył koniec epoki handheldów, bo gdy za parę złotych ze sklepu Apple'a czy Google'a można kupić i ściągnąć grę prosto na telefon, który zawsze ma się w kieszeni, to kto w ogóle będzie chciał wydawać gotówkę na dedykowane urządzenie do grania? Obawa jak najbardziej uzasadniona, lecz jak czas pokazał, na razie niespełniona. W najlepszej pozycji, by zespolić ze sobą światy telefonów i gier wideo, znalazło się japońskie Sony. W 2007 roku było na szczycie. Jego dojrzałe PlayStation 2 wielkimi krokami zbliżało się do utrzymywanego do dziś tytułu najliczniej sprzedanej konsoli w historii. Dużym sukcesem cieszyło się również PlayStation Portable, przenośny system pozwalający na zabawę w podróży. Jednak w nowym segmencie przewagę dawało mu Sony Ericsson, firma będąca owocem połączenia mobilnego oddziału Sony ze szwedzkim Ericssonem, popularnym producentem komórek. To umiejscowiło spółkę w bardzo wygodnym położeniu. Jeśli gaming faktycznie miał przenieść się na smartfony, to jej udziałowcy mogli czuć się bezpieczni. Pierwsze próby wybadania rynku były ostrożne. W październiku 2009 roku do sprzedaży trafiła konsola przenośna PSP Go. Nietypowy wariant PlayStation Portable, testujący granice cyfrowej dystrybucji poprzez usunięcie z urządzenia czytnika fizycznych krążków UMD. To właśnie tego nośnika używały poprzednie modele systemu do odtwarzania gier. W jego miejsce zaoferowano 16 GB wbudowanej pamięci, na którą z internetu przy pomocy PlayStation Store gracze mogli pobierać aplikacje bezpośrednio na konsolę. Pomysł ten przyjęty został przez użytkowników bardzo chłodno. Jednym z powodów był na pewno fakt, że zdecydowana większość biblioteki gier PSP nie była nawet dostępna cyfrowo, więc zakup Go oznaczał odcięcie się od wielu lubianych tytułów. Mimo to koncept rozsuwanej konsoli, kryjącej w uroczej szufladce przyciski do grania, nie poszedł na marne. W kuluarach coraz głośniej zaczęto mówić o tym, że Sony może szykować się do wypuszczenia telefonu PlayStation. Pogłoski pojawiały się co prawda od niemal pół dekady. Trudno by było inaczej, gdy mówimy o firmie produkującej komórki, ale im bliżej 2010 roku, tym głośniejszym echem odbijały się one w branży. Choć dla fanów sprawa mogła wydawać się prosta, w rzeczywistości sytuacja była bardziej skomplikowana. Sony nie było większościowym właścicielem Sony Ericsson, więc ewentualne powstanie takiego urządzenia musiało być owocem negocjacji. Negocjacji, które według przecieków do prasy spełzły na niczym.
Gdy Ericsson przedstawił swoją propozycję na fuzję telefonu i konsoli, kierownictwo Sony bezceremonialnie odrzuciło ją. Główne powody były podobno dwa. Po pierwsze, Sony chciało mieć kontrolę nad produktami PlayStation we własnych rękach. Po drugie, zarząd obawiał się, że gdyby telefon taki nie spełnił wymagań jakości, jaka utożsamiana była z brandem PlayStation, zaszkodziłoby to wizerunkowi firmy. Oficjalna wypowiedź Sony Ericsson w tej sprawie była do przewidzenia, bez komentarza. Natomiast rzeczniczka firmy zaznaczyła: uważamy, że na razie parametry techniczne urządzeń nie są jeszcze wystarczające, by umieścić na telefonach tak prestiżową markę. Jak na nieistniejący produkt, o telefonie PlayStation było jednak zaskakująco głośno. W sierpniu 2010 roku do sieci wyciekł zestaw zdjęć prezentujących prototyp tego nieistniejącego urządzenia, które do złudzenia przypominało odświeżoną wersję PSP Go. W grudniu wiedzieliśmy już o nim praktycznie wszystko. Po sieci fruwały już filmiki, a dociekliwi internetowi detektywi dokopali się do informacji o rejestracji znaku handlowego Play dla tajemniczego sprzętu o nazwie kodowej Zeus Z1. Plotka głosi, że wewnętrznie testowano nawet przeniesienie nań kilku gier z PSP, ale ten plan nigdy się ostatecznie nie zmaterializował. Doesn't exist, yeah, no matter what you hear, it is not a Sony Ericsson with a PlayStation controller attached to it. Wszystko stało się jasne 6 lutego 2011 roku, gdy Sony Ericsson oficjalnie i z wielką pompą ogłosiło swój nowy projekt w formie telewizyjnej reklamy. I to podczas największego święta sportu w USA, meczu Super Bowl. The smartphone with everything you need and the one thing you want. Xperia Play, coming soon from Sony Ericsson. Okazało się, że choć faktycznie Sony nie zgodziło się na wykorzystanie swojego brandu w produkcji urządzenia, prace nad produktem trwały dalej. Po prostu nie trafi on do sprzedaży jako telefon PlayStation. Oficjalną nazwą było Sony Ericsson Xperia Play. I w ramach kompromisu japońska korporacja zezwoliła na ozdobienie produktu znaczkiem certyfikacji PlayStation. Miało to oznaczać, że choć nie będzie on bezpośrednio członkiem rodziny, pojawią się na nim marki utożsamiane z tą platformą. Problemy z wypuszczeniem sprzętu Ericsson miał aż do samej premiery. Zapowiedziany wstępnie na marzec 2011 roku, wylądował w salonach dopiero 1 kwietnia. I to tylko w 3 krajach – Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. A nawet tam nie dawało się go znaleźć tak łatwo. Brytyjskie O2 na przykład musiało w ostatniej chwili opóźnić start z uwagi na, jak to nazwano, błędy w oprogramowaniu. Hi, I'm Kristen Schaal. Today I'm going to use my Sony Ericsson Xperia Play smartphone to do battle with myself, Kristen Schaal, on another smartphone. Na swoim potencjalnie największym rynku, czyli w USA, smartfon zaliczał poślizg za poślizgiem. Najpierw miał wyjść do połowy kwietnia, potem do jego końca. W międzyczasie 28 kwietnia urządzenie pojawiło się zaledwie u jednego z kanadyjskich operatorów, a ostatecznie w USA wylądowało dopiero 26 maja. Tak, szefie? Work smart, play hard. Nowy Sony Ericsson Xperia Play. Pierwszy smartfon z Androidem i konsolą od PlayStation. Dostępny w wybranych salonach Play. Nawet w Polsce mogliśmy dostać go szybciej od Amerykanów. Jako pierwsza do swojej oferty wprowadziła go sieć Nomen Omen Play, która rozpoczęła przedsprzedaż 19 kwietnia 2011 roku w dość wysokiej wówczas cenie 2400 zł. Ostatecznie dostępny był u tego operatora od 6 maja. Już na pierwszy rzut oka Xperia Play zdradza wyraźną inspirację PSP Go. Nie tylko kształt, ale i układ kontrolera są tu bardzo zbliżone. Wyraźną różnicą jest zastąpienie analogowej wypustki dotykowym panelem, gdzie oznaczone zostały wirtualne analogowe gałki. Nie były one tak wygodne jak fizyczne przyciski, ale ułatwiły one zachowanie małych gabarytów. W lewym dolnym rogu obudowy zobaczyć możemy małe logo symbolu certyfikacji PlayStation. To jedyny znak, że produkt ten ma coś wspólnego z tą marką.
Góra obudowy była, nawet jak na swoje czasy, przeciętnej jakości. Czterocalowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 854x480 pikseli, wyposażony w wykrywanie dotyku oraz cztery przyciski, to standard dla telefonów z Androidem tamtych czasów. Smartfon fabrycznie napędzany był bowiem niezmodyfikowanym Androidem Gingerbread w wersji 2.3.3. Ładowanie odbywało się za pomocą przewodu microUSB. Dodatkowo sprzęt wyposażony był w kiepskiej jakości 5-megapikselowy aparat z tyłu i selfie-jakowy obiektyw na przodzie, a dźwięk dobiegał nie tylko z wbudowanych głośników, ale też jackowego gniazda dla słuchawek. W przeciwieństwie do PlayStation Portable oraz wydanego niedługo później PlayStation Vita, telefon ten korzystał ze standardowych i łatwo dostępnych kart pamięci microSD do poszerzenia wbudowanych 400 MB powierzchni. Niestety, już od dnia premiery Xperia Play nie wzbudzała dużego zainteresowania. Nawet ówczesne recenzje krytykowały nieadekwatne komponenty, które miały przecież służyć do gamingu. 1-gigahercowy Snapdragon S2 i zaledwie 512 MB RAM odbiegało od flagowców mogących pochwalić się dwukrotnie większym RAM-em, nawet 32 GB przestrzeni czy dwurdzeniowymi procesorami. Nie zachwycała też jakość aparatu i dopiero aktualizacja oprogramowania odblokowała prosty tryb 720p. Zachwycano się natomiast wygodą użytkowania, biorąc pod uwagę małą formę konsoli. Trzymało się ją przyjemnie w dłoni. Była sensownie wyważona, by środek ciężkości trzymał się centrum jednostki, gdy jest rozłożona. Choć nie posiadała spustów, na górze obudowy znajdowały się jedynie przyciski L i R, to jakość guzików była porównywalna do tej w PSP Go, a mała waga nie męczyła rąk nawet przy dłuższych sesjach. Zatem nawet jeśli Play nie dorównywał parametrami innym telefonom z górnej półki, to nadal miał całkiem solidną szansę obronić się cyfrową zawartością. Nintendo swoim DS-em pokazało przecież, że moc to nie wszystko. Wraz z zakupem smartfona klient otrzymywał szereg zainstalowanych w pamięci gier, będących jednocześnie dobrym przekrojem oprogramowania dostępnego do zakupu. Gracze co prawda nie mogli liczyć na uruchomienie tytułów dostępnych na innych sprzętach PlayStation, jednak Xperia miała ich przekonać do oferty swoim ekosystemem. PlayStation Mobile było zestawem narzędzi pozwalającym na pisanie gier na Androida i wydane niedługo później PlayStation Vita. Framework ten miał pojawić się nie tylko na Xperia Play, ale też szeregu innych telefonów partnerów sygnowanych logiem PlayStation Certified. Sądzono, że zabieg ten zapewni rosnącą bazę urządzeń i klientów, a to z kolei przełoży się na większą liczbę pozycji. Przewagą Sony miało być tu sterowanie wbudowanym kontrolerem zamiast wirtualną nakładką na ekranie dotykowym. I faktycznie, włączona komórka funkcjonowała dokładnie tak samo jak każdy inny smartfon z Androidem. Dopiero wysunięcie pada powodowało automatyczne przełączenie jej w tryb poziomy i uruchamiało wbudowaną aplikację z listą gier zoptymalizowanych pod ten konkretny gadżet. Fabrycznie były to cztery tytuły: Bruce Lee Dragon Warrior, FIFA 10, Star Battalion i The Sims 3. Wszystkie to po prostu zwykłe produkcje komórkowe, choć Ericsson starał się dobierać pozycje z wyższej półki, o stosunkowo bogatej zawartości i upewniać się, że są dostosowane do sterowania kontrolerem. Dodatkowe tytuły można było oczywiście dokupić ze sklepu Xperia, gdzie kosztowały średnio około 15 zł. Można było też instalować standardowe aplikacje androidowe. One również mogły korzystać z kontrolera, jeśli były zaprogramowane z myślą o nim. Na gadżecie zainstalowany był też Tetris, ale była to standardowa, androidowa wersja programu, nierozpoznająca pada. W momencie premiery Xperia Play była niewątpliwie jednym z najwygodniejszych sposobów na granie na Androidzie. Serca pasjonatów miała natomiast zdobyć inna aplikacja. PlayStation Pocket to apka umożliwiająca kupowanie cyfrowych wersji klasycznych gier z PlayStation 1. W momencie zakupu zainstalowana była na niej emulowana wersja kultowego Crasha Bandicoota.
Jakość emulacji była solidna, a oprogramowanie pozwalało na wybór kilku podstawowych opcji, takich jak na przykład tryb skalowania obrazu. Choć Sony Ericsson obiecywało, że wybór starszych gier do zakupu w cenie około 20 zł będzie stopniowo rósł, to ostatecznie w sklepie PlayStation Pocket pojawiło się jedynie około 10 gier. Xperia Play, mimo dobrego pomysłu, okazała się telefonem w zasadzie dla nikogo. Dużą winę ponoszą tu prawdopodobnie spięcia na linii Sony i Ericssona. Zaowocowały one produktem rozmytym, na którym nie można było liczyć na nowe gry olbrzymich marek Sony. Lada moment do sprzedaży miała też trafić PlayStation Vita, więc nie było w interesie spółki przekierowywać uwagę gamingowego świadka na inny sprzęt. Mimo to Ericsson uparcie dążył do stworzenia telefonu dla graczy, lecz skrawki marki PlayStation, które udało mu się do tego celu pozyskać, nie robiły na nikim wrażenia. Sprzedaż była tragiczna. Nie wiemy tak naprawdę, ile Xperia Play trafiło w ręce klientów, bo żadna ze spółek nie podała nigdy ani jednego oficjalnego wyniku. Byłoby bowiem głupio przyznać się, że ich telefon do grania rozszedł się gorzej niż wyśmiewany N-Gage Nokii. Jedynym śladem, który może skierować nas na jakiś trop, są przykre dane o sprzedaży gier w aplikacji Pocket. W wywiadzie dla PlayStation Lifestyle z maja 2011 roku Dominic Neil Dwyer z Sony Ericsson skonfrontowany został z faktem, że według danych ze sklepu Androida najlepiej sprzedająca się gra, Destruction Derby, nie przekroczyła nawet 1000 jednostek, a zdecydowana większość nie zarejestrowała ich nawet 500. Inną poszlaką może być fakt, że przed premierą systemu w pierwszym kwartale 2011 roku producent zanotował sprzedaż zaledwie 8,1 miliona telefonów, uspokajając inwestorów, że premiera nowych komórek, w tym Xperia Play, na pewno ten wynik podniesie w kwartale drugim. Niestety wartość ta nie tylko nie wzrosła, ale spadła po raz kolejny do zaledwie 7,6 milionów. 31% mniej niż w roku poprzednim. Choć firma zrzucała częściowo winę na tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi w Japonii, wskazywała, że wpłynęło ono bardziej na opóźnienia w dostawach niż bezpośrednio sprzedaż produktów. Wśród graczy, nawet tych zainteresowanych urządzeniem, można było usłyszeć niezadowolenie z kierunku, w jakim zmierzał sprzęt oraz z faktu, że nie był on zespolony z siecią PlayStation Network Sony. A to oznaczało, że użytkownicy, którzy kupili już wcześniej cyfrowo produkcję z PlayStation 1, czy to na PSP, czy PlayStation 3, nie mieli do nich dostępu na swoim telefonie i zmuszani byli nabyć je tam ponownie. Gdybym miał szacować, ilu klientów znalazła Xperia Play, zgadywałbym, że nie przekroczyła nawet miliona. Brytyjski magazyn Mobile przeprowadził szereg wywiadów z pracownikami salonów, próbując zbadać sytuację. Uzyskane odpowiedzi były przybijające. Sprzedaż w sklepach jest naprawdę niska. Od premiery sprzedajemy jeden, może dwa telefony tygodniowo. Fakt, że trzymamy w sklepie 3 sztuki Playa i setka iPhone'ów, wiele mówi o tym, ile wiary pokłada się w ten produkt. Wskazywano również, że marketing zawalił też na etapie targetowania. 20- czy 30-letni mężczyźni nie będą używać Playa jako głównego telefonu, bo chcą wyglądać profesjonalnie. Skierowanie go do 12-16-latków byłoby mądrzejszym krokiem, ale telefon jest na to za drogi. Wyprzedaliśmy posiadaną partię Xperia Play i od tego czasu nie otrzymaliśmy kolejnych. To w zasadzie telefon dla dzieci, na który je nie stać. Niestety, nieradzące sobie już wówczas finansowo Sony Ericsson, które w latach 2008-2009 zanotowało rekordowe straty, nie było w stanie utrzymać siebie i swojego niedomagającego produktu na rynku. W październiku 2011 roku Sony wykupiło pozostałą część rozpadającej się firmy i wchłonęło ją, zmieniając nazwę na Sony Mobile Communications. Był to ostatni gwóźdź do trumny tego gadżetu, porzuconego przez Sony niedługo później, choć nigdy oficjalnie. Xperia Play wspierana była tak krótko, że nie otrzymała nawet aktualizacji do dostępnego jeszcze w tym samym roku Androida 4.0.
W latach późniejszych bezceremonialnie i bez publicznych zapowiedzi powoli wyłączano kolejne usługi z nią powiązane. Dziś posiadacz Xperia Play nie będzie w stanie pobrać nawet zakupionych przez siebie gier, gdyż serwery systemu nie są już dostępne. Oczywiście mimo braku wiary w produkt i jego niskiej sprzedaży, drugie życie dali mu hakerzy, którzy przez lata wypuścili dla niego szereg własnego oprogramowania. Telefon ten pozostaje popularny w swoim niszowym gronie z uwagi na łatwy dostęp do emulatorów oraz świetną emulację PlayStation 1. Fani Homebrew szybko rozgryźli format, w jakim przechowywane były gry i stworzyli narzędzia pozwalające wgrywać na telefon własne tytuły z pierwszego Playaka. Xperia Play miała szansę zostać hitem, a jednak nigdy nie zrealizowała nawet odrobiny swojego pełnego potencjału. Tak samo jak Engage Nokia była smartfonem, który wyprzedził swoją epokę o dobrą dekadę. Jednocześnie problemy wewnątrz firmy przypieczętowały jej los i zdusiły w zarodku jakiekolwiek perspektywy na jej rozwój. Bez brandingu PlayStation, gier na wyłączność czy wsparcia marketingowego Sony, urządzenie to było skazane na porażkę od dnia premiery.